Siema, złapaliście mnie jak myłem włosy, ale nieważne, już się ogarniam i zaraz do was wracam. Cześć, tu Kamil z Finansowej Podróży. Cieszę się, że jesteście ze mną i interesuje was kwestia finansów tak samo jak mnie. W tym filmie omówię, jak zarobić dodatkowe 1000 zł miesięcznie w 2023 roku. Zaczynamy. Dam wam kilka wskazówek i przykładów, które mogą podreperować wasz domowy budżet, przyspieszyć waszą finansową niezależność, albo po prostu możecie przeznaczyć na jakieś dodatkowe środki wybrane przez was. Także łapcie swój ulubiony napój, u mnie to będzie kawusia, bądź przekąskę i zapraszam was do oglądania filmu. Pierwszy, najprostszy punkt to dodatkowa praca, bądź po prostu nadgodziny. Jeśli pracujecie 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, to pomyślcie o czymś takim, jeśli na przykład wasz pracodawca udostępnia wam nadgodziny, system nadgodzin, spróbujcie pół godziny, spróbujcie godzinę dziennie dodatkowo w tygodniu, to będzie 20 godzin w tygodniu, w miesiącu. Natomiast w ciągu roku to będzie 240 godzin, co daje wam półtora miesiąca tak naprawdę dodatkowo z zarobków. Zobaczcie, jakie to są pieniądze. No, można powiedzieć, że to prawie dwie pensje w roku dodatkowo. Kolejny punkt to praca dorywcza. Super sprawa. Jeśli posiadacie jakieś umiejętności, które możecie przekuć na usługę, wykorzystajcie to. Dla kobiet będzie to na przykład hostessowanie, malowanie paznokci. Malowanie paznokci to mniej więcej 100 do 200 zł za jednorazową usługę przy hostessowaniu. To jest, sprawdzałem w internecie, od 25 do nawet 100 zł za godzinę. Albo na przykład handlowiec. Możecie sprzedawać kosmetyki, możecie jakieś produkty kuchenne sprzedawać. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Natomiast jeśli jesteście mężczyznami, chłopakami, facetami w takim wieku już, no myślę, że 15 lat, możecie na przykład pomyśleć o składaniu komputera. Ja na przykład się tym zajmuję osobiście. No i 200 zł za jedną usługę, o ile no, powiedzmy, że 200 zł weźmiecie za 2 godziny pracy, co jest 100 zł za godzinę, też super sprawa. Możecie pomyśleć o czymś takim jak praca fizyczna, na przykład odśnieżanie. No teraz w Polsce myślę, że zależy też gdzie mieszkacie, ale w Polsce nie ma takiej surowej zimy, ale możecie pomyśleć o odśnieżaniu, możecie w sezonie letnim na przykład kosić trawniki, albo też sprawdzałem w internecie, super sprawą jest pomoc przy przeprowadzce, też mniej więcej 200 zł jednorazowo, tylko tam już mniej więcej to jest 4 godziny za taką przeprowadzkę, co dalej daje wam 50 zł za godzinę, jest super sprawa. Oprócz tego możecie na przykład uczyć gry na jakimś instrumencie, fortepian, pianino, gitara, flet, co tak naprawdę potraficie, co umiecie. Możecie uczyć języków obcych, matematyka, fizyka, chemia, jeśli jesteście w tym dobrzy, naprawdę możecie fajnie na tym zarobić. A oprócz tego, jeśli macie rękę, że tak powiem, i sporą cierpliwość, no to możecie się opiekować albo dziećmi, albo na przykład osobami starszymi. To zazwyczaj jest jakaś godzina, dwie dziennie, zrobienie zakupów, ugotowanie czegoś i tyle. I też fajna płaca z tego jest, także pomyślcie o tym. Kolejny punkt to inwestowanie. Tak, wiem, to nie jest tania sprawa i czasem jeśli chcecie zacząć, trzeba mieć, no, jakiś mały kapitał. Myślę, że 500 zł, 1000 zł to już jest taki dobry próg, żeby jakieś pierwsze swoje akcje w miesiącu, pierwsze swoje akcje kupować. Także ten punkt jest przeznaczony dla osób, które mają trochę wyższą tolerancję na ryzyko, ale jednocześnie wiedzą, że długoterminowe inwestowanie zwraca o wiele większe kwoty niż zainwestowany kapitał. Policzmy sobie w takim razie, ile taki Jan Kowalski musi mieć w tym momencie odłożonych pieniędzy, żeby zarabiał miesięcznie 250, 500, 750, 1000 zł. No i później do końca życia, żeby mógłby taką kwotę dostawać właśnie ze swoich odłożonych pieniędzy. Od czego zacząć? No od wybrania firmy oczywiście, jakiejś akcji, spółki. Na pierwszy ogień u nas idzie firma Apple. Tej firmy chyba nie mam co przedstawiać. Myślę, że większość osób, która ogląda, zna tą firmę. A jeśli nie, no to pokrótce robią telefony, laptopy,
monitory, komputery małe, takie osobiste, ogólnie elektronikę użytkową. Nawet ja osobiście teraz nagrywam właśnie z tego telefonu właśnie ten materiał. Także firma Apple dywidendę wypłaca na poziomie 0,68, bardzo mało, także szukamy dalej. Będzie to McDonald's. McDonalda też myślę, że nie mam co przedstawiać. Jest to sieć ogólnie fast foodowa, restauracje, szybkie jedzenie, tanie jedzenie. Dobre to już kwestia względna, ale na pewno szybkie. I oni wypłacają już na przykład 2,31% dywidendy. O wiele lepiej, ale spokojnie, są firmy, które wypłacają więcej, na przykład Coca-Cola, też chyba tej firmy nie mam co przedstawiać, zresztą współpracują z McDonald'em, dają napoje swoje do ich zestawów i oni już mają dywidendę 2,95%, prawie 3%, ale spokojnie, jest jeszcze więcej. Mamy firmę Intel. Firma Intel zajmuje się tak zwanymi półprzewodnikami, procesorami, robią też karty graficzne. Nawet ten laptop, na którym teraz będę obrabiać materiał, ma w sobie procesor firmy Intel. Może i wasze sprzęty mają również właśnie ten procesor, ale nie o tym mowa. Oni mają dywidendę na poziomie 5,14%. To już jest naprawdę super wynik. Nice! Ale mam jeszcze dla was jedną firmę, która będzie miała jeszcze lepszy wynik. I to jest firma Altria. Nie kojarzycie, już wam mówię. Firma Altria sprzedaje papierosy marki Marlboro, takie sprzęty jak Juul czy IQOS, czyli takie papierosy elektryczne. Myślę, że też część osób może to znać. I oni, uwaga, mają dywidendę na poziomie 8,44%. Sporo. Także jeśli już macie dywidendę, no to co trzeba zrobić? Trzeba policzyć. Ale jak to wszystko wyliczyć? Bierzemy sobie kwotę miesięczną, którą chcemy uzyskać. W naszym wypadku to będzie 1000 zł. Mnożymy ją później przez 12 miesięcy, bo tyle ma miesięcy rok. Potem szukamy sobie spółki i dokładnie jej dywidendy. W naszym przypadku to będzie na przykład firma Intel do obliczenia. Oni mają dywidendę 5,14%, czyli kwotę 12 tysięcy, jaką uzyskaliśmy, dzielimy sobie ją przez 0,0514 i otrzymujemy wynik, daną kwotę, w tym wypadku to będzie, mam ściągawkę, 233 463 zł, nie mówiłem, że będzie tanio. Tutaj zaraz gdzieś wyświetlę wam wyniki dla wszystkich firm i też mniejsze kwoty. Jeśli chcecie na przykład uzyskać 250, 500, 750 zł, to wszystko gdzieś tu będzie. Zaraz wam umieszczę taką ściągawkę. Możecie sobie zatrzymać film, zobaczyć, ile musicie przy danej firmie zainwestować, żebyście mieli taki miesięczny zwrot. Jak widzicie, jest wiele sposobów na dodatkowy dochód. Część z nich jest bardzo łatwa, a część z nich niestety trochę trudna i wymaga również dodatkowego czasu i pieniędzy. Co mają ze sobą wspólnego? Wszystkie te przedstawione przeze mnie sposoby. Nie jest ich dużo, ale przybliżają was do waszej niezależności finansowej i prawdziwej wolności. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego materiału. Chciałbym też coś ogłosić i podziękować, bo wczoraj kanał osiągnął taki bardzo malutki kamień milowy. Mianowicie obejrzeliście łącznie 50 godzin moich materiałów. Może to mało, ale dla mnie to jest coś ważnego. Znaczy, że komuś się podoba ten materiał, znaczy, że komuś się może przydaje. Bardzo wszystkim dziękuję za te lajki, za subskrypcje, ewentualnie za jakieś komentarze, na które też postaram się odpowiedzieć. Także jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Lajkujcie nawet ten film. Jeśli ktoś nie subskrybuje, to zasubskrybujcie, bo 80% widzów moich obecnych nie ogląda, nie subskrybuje mnie. Także zachęcam was bardzo i dziękuję za oglądanie. Do następnego, cześć.